Możemy obliczyć następującą sumę. 1/6 plus 1/14 plus 1/21. Aby to zrobić, musimy sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik to liczba, która będzie się dzielić przez każdy z tych trzech mianowników. Co się narzuca? Wzięcie jako wspólnego mianownika iloczynu tych trzech mianowników. Policzmy. 6 razy 14 razy 21 daje 1764. To jest ogromna liczba. Jednak spróbujmy policzyć tę sumę w ten sposób. 1/6 przejdzie na 294 764. 294 w liczniku to 1764 podzielone przez 6. 1/14 przejdzie na 126 764, a 1/21 przejdzie na 84 764. Sprowadziliśmy te ułamki do wspólnego mianownika, możemy więc je zsumować. Wynik to 504 764. To należałoby jeszcze skrócić, co wymagałoby kolejnych kilku kroków. Jednak to zadanie można wykonać szybciej i sprawniej. Jeśli jako wspólny mianownik weźmiemy nie iloczyn, ale najmniejszą wspólną wielokrotność tych trzech mianowników. Rozłóżmy te mianowniki na czynniki pierwsze. 6 dzieli się przez 2, dając 3. 3 nie dzieli się przez 2, dzieli się przez 3, dając 1. 14 dzieli się przez 2, dając 7. 7 nie dzieli się przez 2, nie dzieli się przez 3, nie dzieli się przez 5, dzieli się przez 7, dając 1. 21 nie dzieli się przez 2, dzieli się przez 3, dając 7. 7 nie dzieli się przez 2, nie dzieli się przez 3, nie dzieli się przez 5, dzieli się przez 7, dając 1. NWW będzie równa iloczynowi wszystkich czynników pojawiających się w rozkładzie tych trzech liczb. Dla każdego czynnika zobaczymy, w którym rozkładzie występuje najliczniej. Tyle razy pojawi się w iloczynie. Akurat nasze czynniki w każdym rozkładzie pojawiają się po jednym razie. Zatem NWW będzie równa po prostu 2 razy 3 razy 7, czyli 42. Jest to liczba dużo mniejsza niż 1764. Zobaczmy, jak teraz wygląda nasze zadanie. 1/6 równa się 7/42. 1/14 równa się 3/42, a 1/21 równa się 2/42. Sprowadziliśmy nasze ułamki do wspólnego mianownika, możemy więc je zsumować. Wynik to 12/42. Po szybkim skróceniu przez 6 otrzymujemy wynik 2/7. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.